Wielokrotnie mówiłem już, że temat ten jest zamknięty i nie ma co go kontynuować z powodu jego zużycia, bezsensowności, a także przejrzystości, jeśli chodzi o to, jak powinno to wyglądać. Jednak wyszło jak wyszło, a coraz to nowe komentarze powielające opinie bez żadnej argumentacji zachęciły mnie do kolejnego filmu i być może kolejnej fali wojen komentarzowych. Prawdę mówiąc, to, czy wygrałby dinozaur numer 1 czy dinozaur numer 2, nie ma dla mnie żadnego znaczenia, ale skoro tyle osób prosi o kontynuację, czemu by nie przedstawić faktów? Na początku, jakże popularne zagadnienie rozmiaru tych dinozaurów. Oba były podobne w długości, przy stworach tej wielkości różnice rzędu 2 czy 3 metrów nie mają większego znaczenia. Natomiast jeśli chodzi o wagę, tyranozaur był oczywiście znacznie cięższy. Był on aktywnym łowcą, potrzebował siły przy polowaniu, więc posiadał masywniejszą budowę. Spinozaur nie miał takich potrzeb. Jako rybak żyjący w okolicy wody raczej nie wdawał się w walki, zwłaszcza że jedzenie mógł zdobyć znacznie łatwiej swoimi krokodylowatymi szczękami i łapami. A co do właśnie szczęk i łap, o górnych kończynach tyranozaura nie ma co gadać z oczywistych względów. Łapy spinozaura, jako coś czego używał do chodzenia, były dość silne. Nie jest to jednak siła ani wystarczająca, ani służąca do łamania kości, ale idealna do łapania ryb czy innych stworzeń, którymi dinozaur się żywił. Szczęki spinozaura miały podobne zastosowanie. Zęby cięły świetnie, ale nie było mowy o miażdżeniu, co widać po samej budowie. Szczęki tyranozaura natomiast nie radziły sobie za dobrze z chwytaniem, jednak były maszynami do zgniatania, co czyniło dinozaura tak skutecznym drapieżnikiem. Na koniec, widząc już bezsens w tym porównaniu, możemy stwierdzić, że nawet jakby dinozaury żyły w tym samym miejscu i czasie, prawdopodobnie nie wchodziłyby sobie w drogę. W końcu, kto miałby ochotę ryzykować swoje życie bez żadnego powodu? Mam nadzieję, że kolejna już próba rozjaśnienia sytuacji dojdzie w końcu do skutku, a osoby wojujące w imię wyższości jednego dinozaura nad drugim zrozumieją, że każdy z nich był idealnie przystosowany do swojego trybu życia, ale jeden z nich w oczywisty sposób nie był zbudowany do walki. Dzięki za oglądanie, jeśli się podobało, proszę o łapkę i suba, ewentualnie o jakiś komentarz. To tyle, cześć!